Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Piorun, naczelny inżynier w tej miejscowości. Słuchajcie, sprawa jest następująca, bo po ostatnich burzach z piątku, soboty i niedzieli był niezły cyrk dosłownie. Na północy planety niektóre regiony jak Kanada, Islandia, Norwegia, Szwecja, Finlandia doświadczyły zakłóceń w dostawach energii elektrycznej. Były drobne przepięcia. Dodatkowo wykryto indukcję w sieciach napowietrznych dodatkowego prądu z tych wybuchów i wyrzutów materii słonecznej. No i mogę powiedzieć szczerze, że potwierdziło się to, co mówiłem. Ostrzegałem, mogą, ale nie muszą wystąpić. No ale niestety wystąpiły. Może to nie były takie spektakularne jak w Quebecu w latach, jak to się mówi, nie pamiętam, czy to było w latach 90. czy wow, ale wyrzut masy. Ale jednak powiem wam szczerze, było i działo się. Nie licząc drobnych zakłóceń w pracy Starlinków, internetu od SpaceX. Nawet samo SpaceX poinformowało o tym, że mogą wystąpić zakłócenia w dostawach internetu spowodowane wyrzutami na słońcu i burzami. To powiem wam szczerze, i tak nie było tragicznie, jak myślałem. Aktualna sytuacja na słońcu, zobaczmy sobie regiony występowania plam. To 3670, 3675, 3676, 3679, 3682. No dobrze, rozbłyski to mamy zwłaszcza wschodnią stronę słońca, gdzie widać już prawdopodobny rozbłysk, który za chwilę nastąpi. Więc wschodnia, zachodnia część słońca oraz środkowa. Coś tam się dzieje. Aktywność nam skacze. Powiem wam szczerze, 8.30 dzisiaj, środa 15, mieliśmy X3.36. Na razie nam wartość spada do M2.68. Dziury koronalne brak. Koronalny wyrzut masy. O, patrzcie, mamy piękny wyrzut masy uwieczniony. Jak pięknie wyrzut masy poszedł ze Słońca. Dobrze, że poszedł w bok względem naszej planety, bo tak to byśmy mieli niezbyt fajnie. Ale dwa potężne strumienie materii ze Słońca ładnie idą. Trochę to, powiem, dla jaj wygląda jak magnetar. Albo jak gwiazda neutronowa teraz. Ale tak dla śmiechu. Fizycy dalej się tłuką ze sobą pod takim zapytaniem, czy Słońce dałoby radę zamienić się na jedną sekundę w magnetara. Teoretycznie? Nie wiem. I zakończmy na tym. Jak tam monitoring przepływu protonów? Na razie nam spada do S1, gdzie już mamy wyjaśnione S1. Słaba burza promieniowania kosmicznego. Ale zawsze może pójść wyżej, bo wiecie, że Słońce jest dynamicznym obiektem, który zmienia się co dosłownie sekundę. To, że widzimy, że zmiany zachodzą tam w godzinach, to nie znaczy, że we wnętrzu Słońca te zmiany tak samo zachodzą długo. To, co my widzimy na powierzchni, mogło dziać się tysiące dosłownie godzin pod powierzchnią. Jakby to powiedzieć, foton z wnętrza Słońca do jego powierzchni dociera chyba w 1,5 miliona lat? Coś takiego? Tak długo to zajmuje. No. Tak długo to zajmuje. Dobrze, sprawdźmy sobie aktywność zorzową. KP3 minus, tak jak ostatnio. Wiatr słoneczny już mamy niższą prędkość, bo mamy obecnie prędkość 509,9 km na sekundę. Gęstość 8,4 protona na centymetr sześcienny. Intensywność pola magnetycznego 3,26 nanotesli. Biegun południowy
nie jest dobrze. Bo teraz załóżmy, czym się różni biegun południowy od północnego? Chodzi o polaryzację wyrzutu burzy ewentualnie ze słońca. Jeżeli polaryzacja jest północna, to sieci energetycznie nie dostaną kociochwiku, nie zaczną się rozpierdalać. Ale jeżeli polaryzacja będzie południowa, no to możemy otwierać szampana, drogie wina i świętować, bo będzie totalny koniec. Jak mówił taki jeden pan Kononowicz, nie było niczego. Już potem. Zasięg zorzy, daleka północ, więc w Polsce już się bajka skończyła. Magnetometry, widać skok pola magnetycznego. Widzicie, teraz niby się wyrównuje, ale jednak faza księżyca widać mniej niż 50%. No i na tym zakończmy. Mam nadzieję, że się podoba. Ja robię co mogę, żeby to wyglądało po ludzku i nie owijam tu w bawełnę, bo to nie jest celem tego. Najnowsze wiadomości, jakie tu były, o tym, co ja mówiłem, proszę bardzo. To, co ostatnio było. Pozdrawiam was serdecznie.